Ludzie się przelewarowują, nie potrafią trzymać się zasad, nie potrafią trzymać się swojej strategii. Zyskowne pozycje na nasz mózg działają jak alkohol. A co jeżeli przez tą całą recesję na kolejnej hossie my dojdziemy tylko do 30, do 35 tysięcy, może maksymalnie do 40, może właśnie to będzie maks poprzez kaganiec nazywany recesją. Jest takie powiedzenie, show me the chart, I will tell you the news. I patrząc na wykres, niczego dobrego się nie spodziewam. Ten rok zaczął się... Okej, okay. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Rozmawiam z Markiem Tomaszewskim, który zawodowo zajmuje się tradingiem i spekulacją. I najciekawsze fragmenty tej rozmowy wyciąłem, także miłego oglądania. I oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Cały miesiąc skończy się na czerwono. Im niżej zejdziemy teraz, tym wyżej pójdziemy w kolejnej hossie. Takie jest moje zdanie. Dla mnie 99% szans jest na to, że zejdziemy w dół po te 14 tysięcy. Ja już mam pokupowane paczki pod spota i mam powystawione paczki na poziomie 14, na poziomie 12500, na poziomie 10500 i na poziomie 3900. No bo spodziewam się również w jednym z moich scenariuszy pokrycia dołka covidowego. Nie jest to coś, co możemy wykluczyć. Druga kwestia, bardziej ta, która mnie interesuje, to jest kwestia tego, co się dzieje w Ameryce i kwestia tego, jakie zwolnienia są teraz w amerykańskich ogromnych firmach. I tutaj myślę, że jest pies pogrzebany. Kwestia ilości bezrobotnych, kwestia braku pracy i to, jak to naprawdę wygląda, a nie ten piękny American Dream, o którym każdy mówi, to są dwie różne rzeczy i uważam, że to rozpocznie nam naprawdę mega mocną lagę spadkową na SPX-ie, a za tym powinien podążyć Bitcoin, no bo powiedzmy sobie szczerze, jest to pierwsza sytuacja w historii Bitcoina, kiedy Bitcoin wchodzi razem z całym globalnym rynkiem w recesję i to właśnie teraz jest sprawdzian dla Bitcoina, bo Bitcoin powstał z myślą, żeby chronić nas ludzi właśnie przed recesją. Ludzie się przelewarowują, nie potrafią trzymać się zasad, nie potrafią trzymać się swojej strategii. Zyskowne pozycje na nasz mózg działają jak alkohol. Jak masz pozycję zyskowną, kolejną zyskowną, kolejną zyskowną, to giełda tylko czeka na to, aż odpalą ci się emocje. I jak odpalą ci się emocje, twój radar jest zachwiany i podejmujesz irracjonalne decyzje. I na dźwigni to wszystko dzieje się 100 razy szybciej. Ja bym dźwignię porównał do jazdy sportowym samochodem z tylnym napędem, z kiepskimi oponami. To jest właśnie gra na dźwigni. I widzisz, żeby sobie poradzić, musisz nauczyć się jeździć samochodem, który ma napęd na tylnią oś. Musisz nauczyć się jeździć autem, który ma taką moc i respektować... No i poczekaj, i przede wszystkim panować nad emocjami. Tak. Bo tak, jak im szybciej jedziesz, tym bardziej cię ponosi, tym większą czujesz przyjemność z jazdy, tym bardziej cię ponosi. I to jest prawda, co mówisz, że w grze emocje, psychologia jest najważniejsza, ponieważ tutaj właśnie na psychologii można bardzo dużo zarobić, bardzo dużo wyczytać z tych wskaźników. Te wskaźniki bardzo często mówią właśnie o emocjach. Nawet ten wykres, który pokazujesz, to są emocje. Świeczki zielone euforia, świeczki czerwone panika. Jakby nie patrzeć, chcesz czy nie chcesz, pieniądze są tu, pieniądze są tu, pieniądze są tu i pieniądze są tu. To są teraz cztery miejsca na rynku, gdzie są pieniądze, jeżeli chodzi o Bitcoina. Ja czekam na powtórkę tego. No tuż przed tym spadkiem dzwonił Colorbot i były wzrosty w rezerwie Bitcoina, tuż przed FTX-em. Tutaj cała MaxData dostarcza naprawdę ogromny wachlarz narzędzi i możliwości i są osoby, które ja obserwuję i one z tego korzystają. Te narzędzia są na bardzo wysokim poziomie. No ja nie ma dnia, żebym nie zaglądał na narzędzia Lite, czyli na rezerwy. To jest coś, co pod moje granie jest niezwykle istotne. Rezerwy, jeżeli chodzi o bitcoiny, jeżeli chodzi o stablecoiny, to jest to dla mnie zdecydowanie najlepsze narzędzie. No i sam Colorbot jest po prostu fenomenalny. Ty nie musisz obserwować, jak coś się dzieje na rynku, dzwoni ci telefon. No to jest po prostu coś pięknego. No, no żyć nie umierać, no tylko korzystać. A na tym rynku nie dzieją się rzeczy, które są niezaplanowane. No tak, no jeżeli masz kapitał, duży kapitał, chcesz go pomnażać. Celowo wywołujesz pewnego rodzaju wydarzenia, które wpływają na ten rynek. Świadomie powodujesz, kreujesz wydarzenia. Emocje. I można sobie tylko policzyć. Przykładowo masz kapitał rzędu kilku miliardów dolarów na tym rynku. Ile to jest zapłacić za największe gazety, największe międzynarodowe korporacje medialne po to, żeby roznieść jakieś
informacje, jakieś newsy bardzo, bardzo szybko w odpowiednim czasie, ile to jest roboty, ile to jest pieniędzy. Strategia tłumu to jest tylko jedno pytanie. Ile ludzi potrzebujesz do osiągnięcia swojego celu? I żeby te fundusze, duże fundusze, duzi gracze, naprawdę duzi gracze obracający na tym rynku przynajmniej miliardami dolarów, byli w stanie te pieniądze upłynniać oraz skupować, muszą świadomie wpływać, świadomie kreować emocje na tym rynku w odpowiednich momentach, zdawać sobie sprawę, jakie wydarzenia będą wypuszczać, będą widzieć światło dzienne po to, żeby ludzie się w jakiś sposób nastawiali, ekscytowali, jakoś reagowali. Przykładowo skupujesz Bitcoina na poziomach 3, 4, 5, 10 tysięcy dolarów. No zależy tobie na tym, że jak ten Bitcoin kosztuje 60 tysięcy dolarów, no to żeby jeszcze jakieś dobre wydarzenia do ludzi trafiły, żeby można było tego Bitcoina sprzedać jeszcze trochę drożej. I żeby ta płynność była dostarczona, to musimy jak najlepsze wydarzenia wypuszczać na światło dzienne przez bardzo, bardzo długi czas. Teraz na odwrót, w momencie, gdy Bitcoin kosztuje 16, 15 tysięcy dolarów, na tych poziomach, na których się znajdujemy, fajnie będzie zbić go jak najniżej. Jeżeli sprzedaliśmy już na poziomie 60 tysięcy, 50 tysięcy dolarów, fajnie będzie go zbić jak najniżej. Jak najdłużej trzymać ludzi w niepewności, w przekonaniu, że ten Bitcoin spadnie do 10, do 5, do 3 tysięcy dolarów. Wszyscy, którzy są w stanie się wyprzedać, niech się wyprzedają. No i moment, w którym już nie ma komu się wyprzedawać. Rozmawiałem nieraz z ludźmi, którzy mówili mi o tym, że oni kupowali Bitcoina po 50 tysięcy, sprzedawali go po 20. I ja mówię, no to ty powiedz mi, dlaczego ty teraz nie myślisz o tym, żeby teraz zainwestować? Na przykład, ja nie namawiam, mówię, pytam. A on mówi, no nie no, sprzedają go po 20, no to po co? Ja mówię, a ty wiesz, że go odkupisz po 30 albo po 40. No każdy na pewnym etapie jest dawcą kapitału. O, i to jest właśnie psychologia lewaru. Trzeba wiedzieć, kiedy odejść od stołu. Nieraz miałem takie sytuacje, że na przykład, wiesz, miałem zajebisty dzień, na przykład miałem 4-5 pozycji w ciągu dnia i potrafiłem zarobić, stary, no chore pieniądze, jakieś dla mnie wtedy chore pieniądze, tak, na przykład 5-10 tysięcy dolarów w jeden dzień. I wiesz, na przykład mówię, to jeszcze jeden szorcik, nie? No i ten szorcik kasował cały zysk dnia, tak? Mówię, nie, to musi zawrócić, nie? I wtedy powstają te emocje, ta spirala emocji i ta spirala emocji powoduje błędne decyzje. No, ileś razy z rzędu ciężko jest popełnić tę samą dobrą decyzję. To dzięki wielkie za rozmowę. I co? Do następnego, pewnie jeszcze nie raz. Do następnego, bardzo dziękuję.